Dobry wieczór. Janusz Tomczak, kłaniam się wszystkim obecnym na dzisiejszym webinarze. Zapraszam na webinar pod tytułem Technologia, historia powstania, możliwości rozwoju i inwestowania. Janusz Tomczak, speaker. Jak widzicie Państwo, tutaj dwa słowa o mnie. Własna działalność 1992-2022, studia wyższe 2002-2007, kierunek marketing, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor SWC, czyli Sky World Community, i w 2018-2019 ja ukończyłem takie szkolenie dla ambasadorów Sky World Community. To jest dla osób, które się zajmują pozyskiwaniem partnerów, tworzeniem struktur, i to szkolenie miało między innymi za zadanie, żebyśmy się zintegrowali i nauczyli się, jak pozyskiwać partnerów do naszego biznesu. To się odbyło w 2018-2019, zakończyło się w roku 2019 w maju wręczeniem dyplomów. Byliśmy obecni również na naszym poligonie, czyli w Centrum Innowacyjnym w Sharjah, jako pierwsi uczestnicy tego wydarzenia na świecie. Ale teraz przechodzimy do bardzo ważnej informacji, moi drodzy Państwo. Otóż nasz założyciel naszej firmy, twórca transportu strunowego, technologii transportu strunowego, nasz szef, wizjoner, człowiek, dzięki któremu żeśmy się tutaj zebrali dzisiaj, drodzy Państwo, gdzie uczestniczymy w tym fantastycznym biznesie, bo to jest naprawdę dar od najwyższego, że możemy w nim uczestniczyć. 16 kwietnia obchodzi swoje urodziny. Ja w imieniu własnym, jak również naszej grupy Superteam.pl, Sky World Community oraz inwestorów technologii transportu szynowego w Polsce składam panu Junickiemu następujące życzenia, moi drodzy Państwo. Szanowny jubilacie, przyjmij serca płynące najlepsze życzenia. Harmonii i miłości w rodzinie, doskonałego zdrowia, pogody ducha, radości i uśmiechu na twarzy, realizacji wszystkich celów, planów i marzeń. Aby Twoja praca, dzieło, które stworzyło i służyło dla dobra całej ludzkości i uzdrawiało naszą Matkę Ziemię. Wszystkiego najlepszego. 120 lat, Panie Anatoliju. W imieniu polskiej grupy Superteam.pl, Sky World Community oraz inwestorów technologii transportu strunowego w Polsce składam najszczersze życzenia samych pomyślności i błogosławieństw. Tyle o naszym jubilacie. Drodzy Państwo, przechodzimy do prezentacji. Ale zanim to nastąpi, ja puszczę Państwu taki krótki, wprowadzający film, który będzie mówił bardzo dużo na temat naszej technologii i będę mógł później spokojnie rozwinąć moją treść. Drodzy Państwo, więc udostępniam ekran. The number of cars in the world will double by 2050. Natalia, twice as many traffic jams, twice as much air emissions, half as many natural landscapes. No one has managed to create transport with solving these problems yet, until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment that is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco-Techno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Nie ma filmu. No pięknie. Nie no, dzisiaj to są cuda, po prostu się dzieje. Drodzy Państwo, napisaliście mi, że nie ma filmu. Proszę potwierdzić to jeszcze raz. Halo, czy Wy mnie słyszycie, drodzy Państwo? Nie ma. Czy widzicie prezentację teraz? Tak. Koszmar dzisiaj. Nie ma filmu. Ok. Dobra. Trudno. Jedziemy dalej z tą prezentacją. Jesteśmy tutaj, drodzy Państwo, dzisiaj dla wprowadzenia Was i Waszych partnerów przyszłych i obecnych w informacje na temat UST, technologie transportu i infrastruktury technologii transportu strunowego. UST to jest nowy znak, Unitsky String Transport. Dotyczy on transportu strunowego. Filozofia UST to jest transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Faktem jest, że pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej eskatadzie szynowo-strunowej, prowadząc nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania ziemi i zasobów. Minimalizacja szkód wyrządzonych środowisku przez transport. Jednocześnie koszt budowy i eksploatacji są znacznie niższe niż w przypadku istniejących rozwiązań transportowych. Anatoly Yunitsky, twórca naszej technologii, tak podsumowuje naszą technologię transportu strunowego. Optymalna, efektywna, bezpieczna. Anatoly Yunitsky, naukowiec i wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa elektronicznego i chemicznego. Twórca systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologię strunową. Kierownik 2 projektów ONZ, tych tak zwanych grantów, w roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR, założyciel grupy spółek UST, generalny projekta Unitsky String Technologies INC. Pan Unitsky ukończył studia i szkołę z budowy rakiet i on przede wszystkim swoją karierę zawodową zaczynał od pracy na Bajkonurze. Dla osób młodszych, niewtajemniczonych, powiem, że to jest odpowiednik amerykańskiego NASA. Nasze moce, nasze mocne strony w UST, to jesteśmy członkami grupy spółek posiadających własne firmy obejmujące zakresem działań i wdrożeń technologię UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w warunkach różnych klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. Nasza firma jest w stanie realizować projekty o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniem klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Doskonałym przykładem tutaj są nasze właśnie dwa poligony. Jeden na terenie Białorusi w Maryina Horce i jego drugi odpowiednik w zupełnie innym miejscu klimatycznym i kierunku jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Szardży. Spółka inżynierska. Dziś to jest wieloletnia praca naszego zespołu pod kierunkiem Anatolia Junickiego i ona stanowi zaawansowany technologicznie system transportu, projektuje, składający się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. O co to chodzi, drodzy Państwo? My mamy własne biura projektowe, mamy ich ponad 80. One są głównie zlokalizowane w tej chwili w Mińsku, w naszym budynku, który mamy, w dwóch naszych budynkach, które mamy i są własnością naszego od roku 2019, a także mamy już też część naszych prac przeniesioną do Szardży, bo tam w Centrum Innowacyjnym w Szardży również się odbywają nasze testy i prace. No i kompleks ten przemysłowy nasz oparty jest na, proszę Państwa, trzech zakładach produkcyjnych, w których produkujemy wszystkie typy naszych pojazdów w tej chwili. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamiania technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenia specjalistów i obsługę posprzedażową. Oczywiście chodzi o to, że jak my wybudujemy te linie, no to będziemy, proszę Państwa, musieli je obsługiwać i utrzymywać w ciągłym ruchu. Testowanie i certyfikacja. UST ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie. W Europie, w Mińsku, w Maryina Horce, to jest 70 km od Mińska, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. My mamy tam w tej chwili dwa takie certyfikaty przyznane. Te ISO przez tą właśnie jednostkę certyfikującą TIF zarówno na Europę, jak i na tereny te tropikalne, czyli mówimy tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli ta strefa klimatyczna. Budowa projektów komercyjnych. UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych. W dowolnym miejscu na świecie pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy i jego uruchomienia i eksploatacji. Doskonałym tego przykładem było w tej chwili zakończone 2 tygodnie temu Expo w Dubaju, gdzie odwiedziły naszą firmę i nasze Centrum Innowacyjne w Szardży naprawdę wiele organizacji, wycieczek i takich o statusie rządowym, lokalnym, przedsiębiorców i to jest między innymi nasza karta taka przetargowa do rozbudowy i wprowadzania transportu strunowego na świecie. Czym się charakteryzujemy jako transport, drodzy Państwo, strunowy? Przede wszystkim transport UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść Pojazdy opracowane o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. I te nasze pojazdy są przeznaczone zarówno do ruchu miejskiego, jak również międzymiastowego i międzypaństwowego. Nasz transport jest harmonijnie zintegrowany z infrastrukturą dowolnego miasta czy tam metropolii, z tego względu, że możemy ją implementować, tę naszą technologię, zarówno do nowych, jak i już istniejących sieci aglomeracji. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnioną siecią tych naszych wież, tak zwanych wieżowców. Drodzy Państwo, tu widzicie 7 typów naszych pojazdów, natomiast kilka z nich jeszcze ma tak zwany system, gdzie może być dobudowany i zastosowany jako modułowy. Najmniejszy z tych pojazdów to jest Univid U4651, najszybszy U-Flash U4362, no i systemy te modułowe Unibus U420T2. O każdym z nich za chwilę będę mówił kilka słów. I tak zacznijmy od początku. Univid, ja go miałem okazję widzieć w roku 2019, jak był testowany w Maryina Horce na Białorusi. Naprawdę śmigał sobie bardzo fajnie po tej strunie, bo ona taką wielkości może, ja wiem, jakby to Państwu wytłumaczyć, takiego pręta FI 16 mógłbym to określić, tak, może tak najprościej. Naprawdę na tym poligonie w Maryina Horce jeździł i pokazywał swoje możliwości. Jakie on ma zalety? Przede wszystkim on jest najmniejszym i najtańszym, jeżeli chodzi o budowę i eksploatację pojazdem. Zużywa minimalną ilość energii. Jest również przeznaczony do komunikacji transportowej z obszarami takimi słabo zaludnionymi, oddalonymi od siebie, a także w regionach o trudnym kształtowaniu terenu. Optymalna konstrukcja części zespołu umożliwia wykorzystanie tego pojazdu elektrycznego do przewozu pasażerów i towarów. Prędkość jego przewozowa to jest do 150 km, natomiast pojemność pasażerska 2, a jeżeli będzie w tak zwanym zintegrowanym i sprzężonym zestawie osób 7. Odstęp międzyczasowy między jednym pojazdem a drugim to jest około 20 sekund. Unibike. Jednoszynowy, podwieszany, lekki, elektryczny pojazd pasażerski łączy w sobie cechy wysoce efektywnego pojazdu elektrycznego z jednostką sportowo-rozrywkową. Chodzi o to, że tam on jest obsługiwany przez dwie osoby i ma możliwość nawet, drodzy Państwa, do ćwiczenia naszych mięśni, bo on może być traktowany jak taki rower czy motocykl, bo w środku jest taki zestaw, że możemy sobie kręcić tymi pedałami, używając mięśni, jednocześnie to stymuluje nasze zdrowie, ale też nabija nam, drodzy Państwo, może w przyszłości nabijać nam cenę na przykład za bilet i za przewoz. Po pasażerów 2 w zintegrowalnym i ze sprężonym zestawie 7 osób jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. Unibus. Miałem okazję nim jechać, drodzy Państwo, w roku 2018 i 2019. Oczywiście to już jest nowszy model. On jest przeznaczony na 10 do 20 osób. Może być również łączony i sprzężony i wtedy takich zestawów może być 3 do 7. Osiąga prędkość do 150 km. Jest przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. występuje w różnych wersjach, podwieszana i nadwieszana, dwuszynowa i czteroszynowa. Jego konstrukcja i lokalizacja są zdeterminowane specyfikacją i wymaganiami klienta. Miałem okazję jechać, nawet nagrałem sobie taki filmik w roku 2019 na ten temat. Unibus. To już ja o Państwu mówiłem. O, Unicar. I to jest bardzo ciekawy pojazd, bo to jest pojazd pasażerski z podwójnym zawieszeniem szynowym. Natomiast jest on bardzo taki nowoczesny, stylowy, zaprojektowany, aby uwolnić po to ulice miast od korków. On zapewnia bardzo dobry przepływ taki ruchowy, czyli można go po prostu dostosować do zależności od natężenia ruchu. Pojemność pasażerska jest 6 osób, natomiast w zintegrowanym zestawie może być nawet razy 7. Jeździ z prędkością do 150 km i to są oczywiście pojazdy, które się poruszają w mieście. A, to jest nasze cudo, drodzy Państwo. Najszybszy pojazd, który w tej chwili mamy testowany w różnych warunkach, zarówno w Maryina Horce jest testowany jego odpowiednik, jak i mamy również ustawiony ten model w Centrum Innowacyjnym w Szardży. Tam go miało okazję widzieć wiele tych delegacji, które były w czasie naszej prezentacji na Expo 2020 w 2021 w roku 2022. Ten pojazd po modyfikacjach może jeździć z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Zabiera od 6 do 45 pasażerów, w zależności od konfiguracji, i jest zdolny przy wybudowanej infrastrukturze nawet przewieźć 50 000 osób na godzinę w obie strony. Więc to jest naprawdę coś fantastycznego. Natomiast taką bardzo istotną informacją, ciekawostką jest również to, że ten pojazd osiągnął najwyższy współczynnik tego oporu powietrza, w zasadzie najniższy, na poziomie C0,06, a dla porównania Porsche 997 ma taki współczynnik na poziomie 0,28. Więc drodzy Państwo, jest to naprawdę fantastyczny pojazd, który będzie następcą ruchu lotniczego. Mamy również transport towarowy i to jest bardzo ważna taka gałąź w naszej firmie, ponieważ tym transportem są bardzo mocno zainteresowani nasi partnerzy właśnie w tych krajach arabskich. Mamy tu przedstawiony system towarowy przeznaczony do transportu towarów na odległość nawet do 500 km. System transportu towarowego daje szerokie możliwości klientom i mogą działać przez cały rok i w bardzo różnych warunkach klimatycznych. I przeznaczony jest oczywiście do trudno dostępnych miejsc, na dużych wysokościach i obszarach pustynnych, jak również w dżunglach i na szelfie kontynentalnym. Zastosowanie systemu towarowego jest przewóz ładunków masowych, ruda, węgiel, materiały budowlane, nadbudowę, etc. Przewóz ładunków wielogabarytowych, kontenery, drewno, metal, przewóz ładunków płynnych, ropa naftowa, produkty naftowe, skroplony gaz, naturalna woda pitna, przewóz ładunków specjalistycznych, czyli ciecz kryogeniczna, materiały radioaktywne, materiały wybuchowe i broń. Nawet takie zastosowanie. Sam się o tym dopiero, drodzy Państwo, niedawno dowiedziałem. Nasz transport towarowy dzieli się, widzieliście tutaj Państwo, na 3 rodzaje tych naszych pojazdów, czyli mamy do przewozu kontenerów Unicont U41201, Unitrans to jest ten ślimak taki do przewozu materiałów sypkich, Unitrac, on służy do przewozu materiałów zarówno płynnych, jak i zamkniętych, i Unitrac U4171 do właśnie przewożenia rud, metali, węgla i tym podobnych materiałów. Unitrac charakteryzuje się tym, że to jest pojazd wyposażony w zawieszenie dwuszynowe lub czteroszynowe. Charakteryzuje się odważnymi rozwiązaniami projektowymi, wybitnym wyglądem wizualnym oraz wysoką funkcjonalnością. Opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu pasażerskiego, zawiera moduły trakcyjno-ładunkowe. Taka modułowa konstrukcja pozwala na wykorzystanie unitraków w prawie wszystkich obszarach przewozowych towarowych, przeznaczonych do transportu dużych, płynnych i niebezpiecznych. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę. No i nasz Unicont to jest to, które mamy w tej chwili największe zainteresowanie tym produktem, ponieważ jeżeli Państwo sobie przypominacie sytuację, która miała miejsce rok temu, tam to się zablokował ten kanał Suezki, to wtedy w ogóle ten nasz pojazd uzyskał bardzo duże zainteresowanie, w ogóle nim jest duże zainteresowanie, ale od tamtego momentu jeszcze się ono zwielokrotniło, ponieważ jest on przeznaczony do przewozu kontenerów morskich, takich 20-stopowych T i 40-stopowych V. Nad konstrukcją tej kratownicy zastosowanie jest możliwe w centrach logistycznych i w obiektach infrastruktury portowej. Załadunek i rozładunek może się odbywać zarówno w terminalach, jak również takich specjalnych terminalach z wykorzystaniem suwnicy bramowej lub wozu kontenerowego. Jedzie z prędkością do 120 km i jego zdolność przewozowa jest od 5 milionów nawet ton rocznie, więc to jest naprawdę bardzo wydajny, tani i wielozadaniowy pojazd. Nasz ten taśmociąg, o którym Państwu mówiłem wcześniej, Unitrans, do ciągłego systemu taśmociągu towarowego. On ma tak zwane takie zastosowanie, że on może optymalnie pracować zarówno w terenach górniczych, załadunkach i rozładunkach, na przykład w portach, jak również w zakładach bezpośrednio produkcyjnych, czy tam jakichś rolniczych. Prędkość tego naszego taśmociągu to jest do 35 km na godzinę i zdolność przewozowa, czyli te towary, które mogą mieć, bo to ciągłość 24 godziny na dobę, nawet do 100 milionów ton rocznie, więc to jest naprawdę rewelacja. No i system morski, proszę Państwa, tym, czym ja jestem zachwycony od początku. Jeżeli mnie tutaj słuchaliście, wiedzieliście, że zawsze o nim wspominam. Główne zalety to jest korzystanie z systemu transportowo-towarowego UST w porcie morskim, czyli to jest dostawa przede wszystkim ładunków masowych, płynnych, wielogabarytowych na odległość od 5 do 10 km i większej od wybrzeża. Nie ma potrzeby cumowania dużych statków, nie wymaga budowy nadbrzeży. Natomiast taką cechą jeszcze tego transportu morskiego, tego rozwiązania jest również to, że infrastruktura portowa i system transportu UST tworzą taki jeden system logistyczny i my możemy z takim rozwiązaniem wyjść od 5 nawet do 25 km w głąb mórz i oceanu. Widzimy tutaj rozwiązanie dla kontenerowców. Tutaj mamy przykład wykorzystania tych naszych unikontów. Także jeżeli takie systemy powstaną i będą współintegracyjne z naszym systemem, to rozwiąże bardzo duże problemy właśnie tych firm przewozowych, przede wszystkim kontenery i te materiały sypkie. Swego czasu dosyć mocno był tym projektem zainteresowany Indie, ponieważ Indie to jest taki jeden duży półwysep, tam są tylko dwa porty, po jednej i po drugiej stronie tego ich półwyspu i odległości do tych portów były naprawdę są znaczne i to są bardzo drogie. A nasze rozwiązanie spowodowało, że ten ruch byłby bardzo w szybkim tempie rozwiązany i tanim rozwiązany. Ale z naszym transportem równocześnie, drodzy Państwo, zintegrowane są tak zwane miasta linearne. Miasta linearne to jest właśnie jeden z pomysłów i projektów pana Junickiego, który jest współtworzony z transportem strunowym. One są właśnie po to, że one tworzą takie osiedla typu klastrowego, harmonijne, wkomponowane w otaczającą przyrodę. I widzicie, tutaj mamy takie półwyspy porobione, gdzie tutaj jest cała infrastruktura, wszystkie te media, produkowanie zielonej żywności, a transport i łączność między takimi budowlami następują poprzez wykorzystanie transportu strunowego. Linearne miasta można budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w tym także w miejscach o bardzo trudnej rzeźbie terenu i na szlifie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinki lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych oraz naruszania biogeonocezy na terenach zabudowanym w jakkolwiek inny sposób. Bardzo mocno tym tematem i dzięki takim właśnie pomysłom miasta linearnego my żeśmy weszli w ten teren krajów arabskich, bo tam jeden z pomysłów jest taki, żeby te wszystkie, nie wszystkie wrócić, żeby te tereny pustynne, które się tam znajdują, je zazielenić i żeby one były przystosowane i zdolne do zamieszkania przez dużą liczbę ludności, ale w takich warunkach sprzyjających zarówno pracy, wypoczynku, jak i tego zielonego typu życia, czyli zgodnie z naturą. Teraz kilka słów o tym, co jest podstawą tej naszej technologii, a więc mianowicie nasza struna, która widzicie tu Państwo na załączonym obrazku. Ja sobie teraz włączę mazaka. Trochę o niej powiem więcej. Ona jest zbudowana w takim korpusie stalowym, proszę sobie zobaczyć, zamkniętym, gdzie macie tutaj naprężone pręty stalowe, one są razem ze sobą zespawane, tu nie ma żadnej delatacji, w specjalnym betonie, który może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza, to jest oczywiście pomysł pana Junickiego, patent nasz. I drodzy Państwo, to wszystko zamknięte jest, mówiłem, w tym salowym tym i ona nie ma, charakteryzuje się tym, że tu nie ma delatacji, tak jak to tam w zwykłych pociągach czy tramwajach. Tego nie ma u nas, tu jest jeden monolit. Natomiast każda struna w zależności od konfiguracji jest wyposażona jeszcze w nakładkę stalową, to jest właśnie ta, po której toczą się stalowe koła naszych pojazdów, które między innymi służy ta nakładka jako łącznik tamtego przekazywania energii, żeby te pojazdy się poruszały. Także ona jest w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowania. I tu macie Państwo różne rodzaje wykorzystania tych naszych strun, czyli mamy tą kratownicę, gdzie ona zarówno służy do transportu górnego i dolnego, gdzie w jej wnętrzu jeszcze można dodatkowo poprowadzić tam media, czyli wodę, prąd, internet, bo w tych miastach linearnych większość tych wszystkich mediów będzie wykorzystywana na górnym terenie. Konstrukcja półsztywna. Widzicie Państwo, to tak jak mieliśmy przekrój tej szyny przed chwilą tutaj i ona jest bardzo charakterystyczna, tak jak te mosty wiszące są, tak? I elastyczna dla tych lżejszych pojazdów. Oczywiście te wszystkie nasze budowy strun są tak zorganizowane, że w zależności od konstrukcji, tam są też dostosowane oczywiście odpowiednie prędkości dla tych pojazdów i tak na Katownicę mogą jeździć pojazdy nawet do 600 km na godzinę, na tej półsztywnej do 250, natomiast na tych lżejszych, elastycznych od 120 do 150 km na godzinę. Zdolność przewozowa naszego innowacyjnego systemu transportowego jest oczywiście uzależniona od wybudowanej infrastruktury, ale przy wybudowanej infrastrukturze, drodzy Państwo, możemy przenieść nawet w ruchu miejskim, takim pasażerskim, do 30 tysięcy osób na godzinę. No oczywiście w dwie strony, czyli gdybyśmy to wzięli za przykład taki nasz tutaj pociąg, ten hybrydowy, gdzie on ma Unibus 25 miejsc siedzących. W 7 zestawach oczywiście, no bo to jest 30 tysięcy ludzi w dwie strony, no to jest naprawdę sporo. Budowa układu napędowego. No to jest taka ciekawostka, której wcześniej nie mieliście Państwo możliwości do udostępnienia, no to teraz ja ją troszeczkę tutaj sprecyzuję. Tu mamy transformator napięcia, system przeciwwykolejenia się, to jest to, o czym wielokrotnie tutaj mówiłem, bo były takie pytania, czy to jest bezpieczny, to właśnie ten system opatentowany, czy jakieś tam sprężyny zawieszenia, czyli tam do płynności, urządzenie awaryjne do sprzęgania, czyli jakby się ten pojazd zepsuł, proszę Państwa, to tutaj podjeżdża drugi i się łączą i wtedy w takiej kolejności on go wywozi. Silnik, który jest jednocześnie, jak mówiłem, i silnikiem, i hamującym elementem, falownik silnika, chłodnica i akumulatory. I teraz muszę Państwu powiedzieć, że taka wyszła dosyć fajna informacja 2 miesiące temu, że nasze akumulatory, czyli nasi inżynierowie stworzyli takie akumulatory, które mają nawet do 5000 cykli tych rozładowań i załadowań, co w najlepszych samochodach elektrycznych osiągnięto na poziomie 1000, ale pan Yunitsky powiedział, że on tej technologii nie będzie wynosił poza transport sumowy. Także ta technologia, która jest w naszym transporcie, nie będzie sprzedawana do samochodów elektrycznych. No i oczywiście ten inteligentny system sterowania naszego transportu, to on jest przede wszystkim, proszę Państwa, tak skonstruowany, że on jest oparty o technologię neuronową, inteligencję cyfrową i zbieranie danych na big data i na zasadzie tego, jak są blockchainy budowane. Także tam nie ma możliwości ingerencji. Nasze pojazdy, wszystko są sterowane poprzez właśnie te systemy sterowania, czyli mamy to zarządzanie ruchem, mamy również zautomatyzowane systemy pokładowe przeznaczone do sterowania i wyposażania pojazdem, no i system bezpieczeństwa i komunikacji, który też jest, te informacje wszystkie są w tej wewnętrznej naszej sieci, także wszystko mamy w tych najnowszych technologiach w tej chwili zorganizowane. Dalej, UST jest najbezpieczniejszym systemem transportowym. Sposoby zapobiegania wypadku systemu transportowego UST opisane są szczegółowo w instrukcji obsługi oraz w dokumentacji technicznej i projektowej. Konstrukcja nawierzchni szynowo-strunowej opiera się na podstawach i zasadach niezawodności konstrukcji zgodnie z normą ISO 23394, ogólne zasady niezawodności konstrukcji UST. I czym ona się charakteryzuje? Wysoka odporność na wandalizm, ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o blisko 100%, umieszczenie technologii transportu i infrastruktury nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami nadziemnymi, pieszymi, zwierzętami i domowymi i dzikimi. Czyli to, co żeśmy wielokrotnie mówili, to jest właśnie filozofia firmy, że jesteśmy na drugim poziomie, bezpiecznie, tereny mają być, drodzy Państwo, te zielone mają być przeznaczone do upraw, do rekreacji i to jest właśnie filozofia naszej firmy przede wszystkim. I reasumując na temat technologii transportu strunowego, jest on według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjną technologią transportową, która się okazała najbardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Czyli mamy tu na zasadzie transport kolejowy, jednoszynowy, drogowy, kolej magnetyczną oczywiście i ruch lotniczy. I tyle, drodzy Państwo, na temat technologii. W skrócie mamy tu jeszcze kilka takich elementów, które są ważne dla przedsiębiorców, bo koszty eksploatacji, czyli zarówno budowy, jak i później zwrotu, koszt budowy 1 kilometra trasy strunowej w zależności od wykonanej zastosowania odpowiedniej konstrukcji, czy to będzie ta kratownica półsztywna czy sztywna. Ona się kształtuje na dzień dzisiejszy od 4 do 10 milionów dolarów, ale stopa zwrotu jest to też bardzo szybka, bo przy wybudowanej infrastrukturze może ona osiągnąć zwrot już na poziomie 7-8 lat. A takiego metra na przykład koszty są 150 milionów za kilometr i 40 lat na przykład jest zwrot. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to tutaj jesteśmy liderami, my w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi bardzo eko, bo oprócz tego, że korzystamy z energii do poruszania naszych pojazdów ze słońca, wody, tych wszystkich źródeł odnawialnych, to dodatkowo, w naszej firmie są odpowiednie działy, które się właśnie zajmują zieloną energią, pozyskiwaniem tej energii, tej ekologicznej, jak również budową i uprawą, a także produkcją humusu. Jeżeli chodzi o wypadkowość, to my mamy praktycznie zerowy procent wypadków dlatego, że my jesteśmy na drugim poziomie, gdzie omijamy wszelkie przeszkody, te zarówno na drogach, czyli te wypadki kinetyczne, nie mamy skrzyżowań, drodzy Państwo, także to wszystko jest związane z tym, że nasz transport jest w tej chwili najbezpieczniejszą alternatywą do tego, co jest na dzień dzisiejszy oferowane na rynkach światowych. Kilka słów na temat naszych dwóch miejsc, gdzie testowana jest nasza technologia. Tu macie widok Państwo na nasz poligon testowy, to miejsce certyfikacji, to jest Maryina Horka, zdjęcie z 2019 roku. Ono się różni tylko tym, że są dodatkowo dołożone 2 trasy, bo tych tras do testowania jest w tej chwili 7. Natomiast tu macie też takie pokazane zdjęcia z realu, drodzy Państwo, gdzie jest właśnie testowana ta nasza technologia, czyli mamy ten Univid U4651, co tam mówię Wam wcześniej, ten mały pojazd, który ja widziałem, jak on się poruszał. Tu mamy system tego taśmociągu i Unitracu i właśnie ta filozofia naszej firmy, że na dole są, widzicie, sady, krzewy, zieleń, a transport jedzie na drugim poziomie, gdzie jest nie potrzeba tyle terenów, żeby robić drogi, czy tam te szyny kolejowe, nie potrzeba wykupu ziemi, bo to są podpory, które są rozstawione od 50 nawet do 200 metrów, sprzężenie jest to 5 km, między innymi takim elementem sprzężającym konstrukcję są nasze te stacje dokujące, przystanki. Tu jest przykład doskonałego wykorzystania, pokazania jego zalet. Tu mamy przykład z Maryiny Horki, gdzie na parterze jest Muzeum Pracy Pana Junickiego, czyli tego transportu naszego strunowego. Była to atrakcja w roku 2018 największa. Natomiast na górnym poziomie mamy przystanek dla pasażerów wysiadających i górny pokład, którym jest taki jeszcze pokładem, takim ma charakter taki rekreacyjny, tam jest dużo zieleni. gdzie oczywiście też pojazdy zarówno te szybszego, czy te wolniejszego ruchu mają możliwość załadunku i wyładunku pasażerów. I nasza przyszłość, miejsce, w którym w tej chwili mocno zintegrowane są nasze prace, Centrum Innowacyjne w Sharjah, które, drodzy Państwo, jest obsługiwane w tej chwili przez naszych fachowców. Tam przyjeżdżają delegacje z całego świata, między innymi przykład tego, jak było wykorzystane to w czasie tego Expo, które się zakończyło parę dni temu. No i tak reasumując, transport Skyway innowacyjny, jedyny taki swego rodzaju nadziemny, od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km, osobowe do 600, bezpieczny, bo na drugim poziomie ekonomiczny, tani w budowie, tani w utrzymaniu, łatwo integralny zarówno z nową infrastrukturą, jak możemy implementować do obiektów już istniejących i przyjazny środowisku, bo czerpiemy nasze zasilania ze źródeł odnawialnych i współpracujemy z miastami linearnymi. Tyle o naszym transporcie. Unicki Transport Sky. Zapraszam serdecznie do tematu naszych aktualnych promocji. Ja, drodzy Państwo, za chwilę przekażę Państwu te informacje najnowsze, a później przejdziemy do takiego tematu o aktualnościach, co się u nas dzieje w firmie. Więc mamy w tej chwili, drodzy Państwo, naszą firmę, która Sky World Community, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów do finansowania technologii transportu sunowego, między innymi przez to nasze społeczne finansowanie, czyli tak zwany crowdfunding. To jest 15 etapów ten program przeznaczony. Natomiast w tej formie, w której on jest, jesteśmy od roku 2015, mamy rok 2022, czyli mamy implementację, natomiast etap 14, drugi podetap, no to się wiąże z tym, że do 15 etapu zostało nam mały krok, bo 15 etap to jest koniec tego naszego programu, pełna certyfikacja, drodzy Państwo, wypłacona przynajmniej jedna dywidenda dla tych, którzy mają swoje udziały i wyjście na rynki zewnętrzne, sprzedawanie naszej technologii. Więc ci inwestorzy, którzy na dzień dzisiejszy mają udziały, to ja im serdecznie gratuluję. Natomiast dla tych inwestorów, którzy jeszcze się zastanawiają, to proszę być optymistami, zaufać nam, bo za chwilę się okaże, że macie Państwo jedyną i niepowtarzalną okazję, żeby zostać udziałowcami tej wspaniałej technologii. A chciałem Wam powiedzieć, że my mamy zapisane w naszym memorandum, że jeden udział równa się $1. I my mamy taką możliwość inwestowania, że kładziemy ilość centów na dolara. Ja powiem tu kilka takich przykładów. Mamy zarówno pakiety dla inwestorów za gotówkę, jak i na raty. Powiedzmy taki pakiet Unitrans, który ma 30 000 udziałów w pierwszej fazie. Mamy takie 3. Każda kolejna wpłata $1000 powoduje, że te udziały wzrastają i w danym etapie, po danym podetapie można sobie taką opcję wykupić. Pakiety dla naszych dzieci, maluszek i student, one się charakteryzują tym, że jeżeli to są niepełnoletnie dzieci, to kupujemy taki pakiet na siebie, natomiast trzeba tam dostarczyć akt urodzenia i w momencie, kiedy ten dzieciak osiągnie pełnoletność, oczywiście po spełnieniu wszystkich tych warunków, które są zapisane, te jego udziały przechodzą na jego własność. Pakiety dla tak zwanych krupnych inwestorów, dużych, każdemu takiego z Państwa życzę takich zakupów. Mamy tu ich najdroższy pakiet, to jest $150 000, 8 100 000 udziałów, dyskonto 54, czyli koziem 54 centy na dolara. Widzicie Państwo, że to jest naprawdę pokaźna kwota, ale tych udziałów też jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest możliwość również takich pakietów dużych kupienia na raty. I mamy tutaj przykład takiego pakietu za $50 000. On jest przez 5 miesięcy po 10 tysięcy równe raty. Mamy 2 300 000 udziałów. Później za $25 000, mamy za $10 000 i za 5. I te najbardziej popularne od $250 do $2000. I tutaj różne są opcje, różne możliwości inwestowania i ci z Państwa, którzy chcą i myślą o swojej jesieni życia albo o tym, żeby poprawić swój byt, to serdecznie zapraszam do zainwestowania i wsparcia naszej technologii, ponieważ ta konfiguracja, która tutaj jest powiedzmy takiego seniora za $500, to jest 12 tysięcy udziałów. Do tego możemy sobie dokupić przykładowo drugi pakiet biznes, gdzie tych udziałów jest 60 tysięcy za $2000, czyli reasumując, robimy sobie taką inwestycję cyrka $2500 przez 5 miesięcy, płacimy to wszystko w równych ratach i wtedy mamy 3 możliwości otrzymania w późniejszym czasie odpowiednich profitów, bo jak mówiłem, jeden udział $1. I taki przykład, kupiliśmy taki zestaw senior i biznes, czyli $500 i $2000. Mamy możliwość, już wyszliśmy na rynki zewnętrzne, sprzedaliśmy i mamy możliwość sprzedania tych naszych udziałów. I proszę sobie wyobrazić, że sprzedajemy takiego seniora, otrzymujemy $12 000. Płacimy oczywiście od tego podatek, 2,5 tysiąca naszej inwestycji. Możemy te pieniądze reinwestować, możemy je wykorzystać na własne zakupy, albo po prostu trzecia możliwość, czekać na wypłatę dywidendy, bo co roku, jeżeli firma osiągnie zysk, będą płacone dywidendy dla wszystkich udziałowców. Pracujemy w biznesie, drodzy Państwo, w biznesie takim marketingowym, więc w marketingu są 2 rodzaje inwestorów. Albo ci, co mają pieniądze, albo ci, co mają pieniądze i czas, albo ci, co mają czas. Więc dla tych partnerów, którzy nie mają w tej chwili środków, a chcieliby zostać pełnoprawnymi partnerami w naszym biznesie, zapraszam serdecznie do polecenia. Otrzymujecie Państwo 15% z pierwszej linii, 15% z partnera z pierwszej linii, który z Waszego polecenia dokona inwestycji. I wtedy te środki wchodzą na tak zwane konto bonusowe, ono jest troszeczkę z wyższym dyskontem i tam, drodzy Państwo, możecie sobie po kilku takich partnerach zbierać jakąś tam odpowiednią kwotę i zainwestować i w ten sposób budować swój portfel akcji. Czyli mówimy tutaj o budowie naszej struktury grupy. Wiele osób to robi na świecie, drodzy Państwo, i mają naprawdę pokaźne w tej chwili zarówno swoje dochody główne albo dodatkowe, a jednocześnie budują swój portfel akcji. Także ja serdecznie zapraszam, sam w nim uczestniczę. I tutaj, drodzy Państwo, chciałbym zakończyć naszą prezentację. Wyłączę zapis w tej chwili. Dziękuję, zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że już nie będzie jakichś niespodzianek technicznych, bo dzisiaj troszeczkę mamy chochlików, no ale takie jest życie, trzeba to przyjąć na klatę. Serdecznie zapraszam do inwestowania, do zapoznawania się z naszą technologią, jak również z możliwością rozbudowy własnego zespołu, to o tym mówi już Mariusz Doczmański na swoich wtorkowych webinarach. Ja dziękuję w tej chwili, wyłączam zapis. Dziękuję Państwu za uwagę.